Temat rekolekcji akurat nie został mi jakoś podyktowany, narzucony i z tego się cieszę. Pomyślałem sobie, że z tej racji, że mamy mówić o wierze, która to jest naszą relacją względem Pana Boga, taką podstawową relacją, pomyślałem, że poprowadzę Was, poprowadzimy się, bo ja też zechcę pójść drogą tych rekolekcji, drogą Abrahama. Drogą Abrahama. I pierwsze pytanie, jeszcze jesteśmy tak luźno, póki jeszcze tak nie wszedłem w temat. Pierwsze pytanie, jakie znamy fakty z życia Abrahama? Kto wie, ręka do góry i niech mówi. Proszę. Wejście do Ziemi Świętej, tak, do Ziemi Kanaanu, do Ziemi Obiecanej. On wszedł do Ziemi Obiecanej, zgadza się, Kanaan. Później Żydzi z tej ziemi wyjdą. Proszę. Ale co? Wyruszył w drogę. Tak, miał wtedy 75 lat. Dobra. Co jeszcze wiemy o Abrahamie? Proszę. Nie miał bardzo długo dzieci. W bardzo późnym wieku Pan Bóg zesłał mu tą łaskę, że narodził się syn Izaak. Tak. Ja powtórzę, bo nie było słychać. Bardzo długo nie miał dzieci. 100 lat nie miał dzieci. No trochę wcześniej, bo urodził się już mój Izmael, o tym jeszcze powiemy. Jak to się nazywa, niemniej długo rzeczywiście nie miał dzieci i na skutek obietnicy te dzieci mu się urodziły. Tak? Co jeszcze? Proszę. Super. Proszę bardzo. Tak patrzę, ile jeszcze będę musiał dodawać, prawda? Tak, właśnie to było pytanie do rycerzy i do bratowych. Znaczy, no nie podejrzewamy, że ksiądz nie zna takich rzeczy. Proszę bardzo. Zamierz to jeszcze, proszę. Tylko głośno. Dobrze, ofiarowanie syna. Chyba najbardziej znany motyw z jego życia. Proszę bardzo. Najważniejsze jest to, że jeżeli chodzi o potomstwo, jego potomstwo będzie tak duże, że człowieka jak ziarnka. Tak, jak gwiazda na niebie i ziarnka piasku na ziemi, tak. Zawarł przymierze z Abrahamem? Tak naprawdę miał jedno fachowo. Ta druga to była niewolnica, Hagar. A jeden pan też to wierzył, miał tych żon, bo to naprawdę mnóstwo. To były dawne czasy. Ale to, hola, hola, to się na studiach przed Chrystusem. Proszę. Targował się z Bogiem o los Sodomy. Tak, zgadza się. Do ilu szedł? Do 10. Z 50. Co jeszcze takiego możemy powiedzieć o Abrahamie? Co jeszcze nam się kojarzy z jego historii? Tak, żył ponad 100 lat. Jest nazwany ojcem wiary. Ktoś jeszcze? Umarł zupełnie sprawnie. To tak jak w Polsce. Operacja się udała, pacjent zmarł. Tak. Dobra, czy coś jeszcze? Ja mam nadzieję, że nikogo taki, ja tak mam sobie taki czasem wtęty, proszę to przyjąć, dobre dziecko mi wydarza. Takie komentarze czasem poboczne, didaskalia. Czy coś jeszcze byśmy powiedzieli o Abrahamie? Proszę. Jest ojcem religii judaizmu i no i arabskiej religii też po części. Islamu. Proszę. Proszę. Trzech. Tak, tak. Ja właśnie z tym 103 religią dyskutował, czy z ojcem chrześcijaństwa, ale to do tego dojdziemy za chwilę zresztą. Dobra. Dobra, to moi drodzy,
Ja widzę, że rzeczywiście poziom wiedzy jest całkiem niezły, nawet bym powiedział bardzo dobry, więc to tylko jest dla mnie dobry sygnał, dlatego że będziemy się poruszać w pewnym temacie, który już jest jakoś tam znany. Ja pewne rzeczy zechcę uwypuklić. Na pewno nie będę opowiadał całej historii życia Abrahama, bo to nie o to nam chodzi, by poznać jego historię życia. Chodzi tylko o to, że niektóre momenty w jego życiu, tak naprawdę trzy takie momenty główne, zechcemy sobie pójść drogą właśnie tych momentów. I dzisiaj taki wstęp do Abrahama. Pierwsza rzecz, rzeczywiście to Abraham najpierw, żeby było jasne. Pierwsza rzecz, nazywamy Abrahama ojcem naszej wiary. Jest to bardzo popularne sformułowanie, które można niejednokrotnie spotkać w różnych opracowaniach teologicznych. Natomiast to ważne było zadać sobie pytanie, w jakim sensie jest ojcem naszej wiary. Ksiądz profesor Chrostowski, kiedy mówi się o tym, że Żydzi są starszymi braćmi w wierze, właśnie neguje tę prawdę. I powołuje się na to, że papież Jan Paweł II wyraził się bardzo precyzyjnie. Powiedział, są jakby starszymi braćmi w wierze. W pewnym momencie te jakby gdzieś znikło. Dlaczego? Ponieważ istotna sprawa jest taka, że z Żydami, z naszymi braćmi Żydami, żeby było jasne, kamieniem, o który się musimy stuknąć, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I można było powiedzieć, że oczywiście, że jest kwestia jednego Boga i oczywiście, że przyjmujemy całe dziedzictwo Starego Testamentu. Niemniej uczciwie trzeba powiedzieć, że to nie jest naturalna ciągłość. To nie jest naturalna ciągłość między judaizmem a chrześcijaństwem, bo gdyby tak było, to już by nie było judaizmu. Żydzi w Jezusie nie rozpoznali Mesjasza, nie rozpoznali Chrystusa. Chrześcijaństwo pochodzi od Chrystusa. Odwołuje się oczywiście do całego dziedzictwa Starego Testamentu, żeby było jasne, cały Stary Testament podprowadza do Nowego Testamentu i cały Stary Testament, można było powiedzieć, zapowiada. W historii Abrahama, chociaż jest to XVIII wiek przed Chrystusem, będą pewne intuicje, które będą okazywały nam osobę Jezusa Chrystusa. Inaczej, będą wskazywały na osobę Jezusa Chrystusa. Są to pewne intuicje. Niemniej Żydzi zatrzymali się na tym etapie czekania na Mesjasza. Wciąż czekają na Mesjasza, wciąż czekają na tego, który przyjdzie, odbuduje Izrael. My w Jezusie Chrystusie uznaliśmy naszego Pana i Zbawiciela i dlatego właśnie, że jesteśmy Chrystianos, czyli jesteśmy od Chrystos, od tego, który został pomazany, został namaszczony, został posłany przez Ojca. Dlatego właśnie można mu powiedzieć, że Jezus Chrystus jest, można powiedzieć, jakimś takim kamieniem milowym, czy można mu powiedzieć, jakimś, no tak uczciwie trzeba powiedzieć, pewną punktem niezgody między nami a Żydami. My idziemy za osobę Jezusa Chrystusa. Dlatego można mu powiedzieć, że kiedy mówimy o Abrahamie, że jest ojcem naszej wiary, to można mu powiedzieć, że tu po raz pierwszy mamy do czynienia z monoteizmem. Do tej pory to też jest ciekawa rzecz. Patrząc na Księgę Rodzaju, na Księgę Biblijną, widzimy o tym, że Bóg stwarza człowieka. Bóg stwarza, wiadomo, jest, pokazuje, jaki jest. Adam i Ewa mają bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, bezpośrednią relację. Niemniej proszę pamiętać o tym, że później na grzech, na świat wchodzi grzech. On także niestety zaciemnia obraz Pana Boga. W tych rekolekcjach o wierze bardzo jasno to było mówione wtedy, kiedy Adam boi się Boga, chowa się Boga, chowa się przed Bogiem, nie jest w stanie słuchać Boga. I można mu powiedzieć, że ten grzech, który później rozplenia się po całym świecie, rozchodzi się po całym świecie, dotyka również naszego wyobrażenia o Bogu. I dlatego człowiek podświadomie szuka Boga. Człowiek podświadomie nie chce być zamknięty tylko w tym C. Właśnie między innymi ta struktura człowieka DDC też pokazuje o tym, to, że człowiek jest kimś, kto chce czegoś nadprzyrodzonego, kto coś, chce coś więcej niż to, co ziemia. Niemniej w szukaniu Boga ludzie też błądzą. Dlatego można było powiedzieć, że wielobóstwo z jednej strony jest jakoś odpowiedzią na to Boże stworzenie, na tą duszę, która jest we mnie, ale z drugiej strony jest jakąś pewną formą błądzenia. Dlatego kiedy mówimy o różnych religiach świata, nigdy nie powiemy o tym, że one są równorzędne.
To, że istnieje wiele dróg do Pana Boga, to, że Bóg dopuszcza, że tak się wyrażę, że tych dróg jest mnóstwo, to nie znaczy, że one wszystkie są równorzędne. To nie znaczy, że idąc dokładnie wszystkimi tymi drogami, dojdziemy dokładnie tam, gdzie chcemy. Z punktu widzenia logiki, z punktu widzenia rozumu, który szuka odpowiedzi na Boga, to bardzo świetnie o tym mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, wielobóstwo przegrywa z monoteizmem. Dlaczego? Jeżeli zakładamy, że Bóg jest bytem doskonałym, czyli bytem, który nie ma żadnych braków, to w momencie, kiedy mamy wielobóstwo, to możemy dane byty porównywać. Możemy je ze sobą zestawiać. Niektóre bogowie mają pewne specjalizacje. Ten jest od morza, ten od ognia, ten od czegoś jeszcze. To jeżeli Bóg jest bytem doskonałym, to musi być jeden. I to nam podpowiada ludzki rozum. Przypomnę, że Pan Bóg stwarza człowieka jako rozumnego. Rozum jest po to, żeby człowiek szukał prawdy. I człowiek własnym rozumem, dzięki własnemu intelektowi, może dojść do przekonania, że Bóg jest jeden. Ale żeby było jasne, ta droga do Boga jednego dla wielu, można powiedzieć, wielkiej części ludzkości jest bardzo długa. Stworzenie, Bóg jest jeden, grzech, który zaciemnia obraz Pana Boga, problem z zobaczeniem, jaki jest Bóg, jakieś szukanie po omacku, można powiedzieć, ze swoimi, na bazie swoich sił naturalnych, jaki jest Bóg. I dopiero mamy mniej więcej XVIII wiek, gdzie przychodzi refleksja o Bogu, który jest jeden. Jeżeli mówimy o Abrahamie, który jest ojcem wiary, to właśnie w tym sensie, że jest ojcem wiary w jednego Boga. Bóg się objawia jako ten, który jest jeden. Ja jestem Panem, poza mną nie ma innego. I teraz Bóg mówi, to Bóg wybiera. Dzisiaj chciałbym skupić się, dwa słowa, na wybraniu Abrahama. Bóg wybiera Abrahama. Bóg mówi do Abrahama. I teraz jest pytanie, dlaczego Bóg mówi? Dlaczego Bóg się objawia? Można było powiedzieć, że nie mogłoby być inaczej. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem bliskim. To, co w Adwencie wielokrotnie będziemy słyszeć, to będzie właśnie mowa o Bogu, który jest Emmanuelem. Ja jestem z wami. Ja jestem tym, kto jest w relacji. W deizmie, w islamie choćby, mamy koncepcję Boga, który jest tak różny od świata, jest tak święty, jest tak nieskalany, że jest niemożliwe, by Bóg wchodził w relację z tym grzesznym światem. Kiedy z inicjatywy papieża Jana Pawła II zorganizowano w Asyżu dzień nie wspólnej modlitwy, tylko modlitwy razem, bo wszyscy ci wyznawcy różnych religii modlili się obok siebie. Szukano modlitwy, którą wyznawcy wszystkich religii mogliby użyć. I okazało się, że nie ma takiej formy modlitwy, którą wszyscy mogliby użyć zgodnie z zasadami swoich różnych religii. Zaproponowano modlitwę Ojcze Nasz, ale modlitwa Ojcze Nasz, chociaż przez wielu mogłaby być przyjęta, nie była przyjęta przez islam. Dlaczego? Bo Bóg nie jest Ojcem. Bo Bóg jest tak daleki, jest tak inny, jest tak święty, jest tak nieskolany, tak doskonały, że nie, można powiedzieć, że prawie nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Trochę to zakrawa na pewnym sensie jakiś deizm. Boga, który stwarza świat i jak zegarmistrz świata nakręca ten zegarek, puszcza go w obieg i jest z boku, obok. Tymczasem Księga Rodzaju pokazuje Boga bliskiego. Skoro Bóg stwarza człowieka, to nie może tego człowieka zostawić na jego los, o tak można było powiedzieć. Przecież Bóg nie stwarza człowieka po to, że mu czegoś brakuje. Bóg stwarza człowieka dlatego, że to jest zgodne z jego naturą. Święty Jan Apostoł, Jan Ewangelista, w swoim liście podaje najprostszą definicję Boga. Ta najprostsza definicja Boga to trzy wyrazy. Bóg jest miłością. I każdy z nas, kto kocha, ma świadomość tego, że miłość nie zamyka na siebie. Dlatego na logikę, idąc dalej, w Jezusie Chrystusie odczytujemy Boga, który jest jednością trzech osób. Jedność Ojca, Syna i Ducha. Dlaczego? No bo miłości nie przeżywa się w pojedynkę. Jest to pewna intuicja, którą odczytujemy. Bóg nie jest nie jest samotnikiem, tak trzeba powiedzieć. Nie jest jedynakiem.
Ponieważ miłość nie realizuje się w samotnictwie. Miłość zawsze każe wychodzić poza. Dlatego można powiedzieć, że w Panu Bogu mamy dwa rodzaje tego wychodzenia. Najpierw, że jest to Trójca Święta, komunia trzech osób, a z drugiej strony jest to wyjście do człowieka, wyjście do świata. Ciekawa rzecz, ojcowie Kościoła mówią o tym, że kiedy Bóg stwarza człowieka, to chciał tego człowieka przebóstwić. Oprócz tego, że stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, uczynił go ponad całym światem, człowiek miał panować w imieniu Boga, to wyniesienie człowieka było jeszcze za małe. Za małe. Ojcowie Kościoła, zwłaszcza ojcowie Wschodu, mówią, że w myśli Pana Boga było to, że ten człowiek będzie przebóstwiony. W pewnym sensie stanie się podobnym Bogu. Zostanie przeniknięty całym Bogiem. I jest taka teoria, antropologiczna teoria upadku aniołów, która mówi o tym, że Bóg tą nowiną podzieli się z aniołami, że Jego Syn przyjmie ludzkie ciało, by człowieka jeszcze bardziej wywyższyć. I wówczas część aniołów miała powiedzieć: dosyć. Takiemu Bogu służyć nie będziemy. Jest to tylko pewna teoria, przekonamy się o jej prawdziwości dopiero po drugiej stronie życia. Niemniej, kiedy patrzymy na nienawiść, jaką diabeł ma do człowieka, a najbardziej z ludzi, do Matki Bożej, która zrodziła Syna Człowieczego, dała Mu ludzkie ciało, to można by powiedzieć, że jest to teoria wysoce prawdopodobna. Diabeł nienawidzi człowieka. Bardzo często w jakichś formach opętania, zniewolenia człowieka dochodzi do samobójstwa, czyli w pewnym sensie można powiedzieć unicestwienia człowieka. Zatem Bóg chce wyjść do człowieka, bo nie jest Bogiem, który jest Bogiem zewnętrznym. Jest Bogiem, który jest Bogiem w relacji. Dlaczego? Bo kocha, a miłość każe wychodzić do relacji. Bóg mówi. Co to znaczy Bóg mówi? To nie jest Bóg, który jest milczący. Zdecydowana różnica pomiędzy religią chrześcijańską a religią pogańską. Można powiedzieć, że religia pogańska to tak jak było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, potężne imperium rzymskie. Panteon bóstw od groma różnych posągów. Jaki problem dla potężnego państwa rzymskiego wstawić figurkę Chrystusa, bo oni nawet do końca nie wiedzieli, czy to jest Chrystus, Chrystus, czy jakkolwiek by to nazywali. Nie ma problemu, wstawcie tam swojego Chrystusa, okaćcie, połóżcie kwiatki, jak chcecie, złóżcie ofiarkę i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem chrześcijanie nie godzą się z taką wizją Pana Boga. Bóg mówi, to znaczy Bóg, który nie jest milczący, to nie jest posążek. Możemy mieć najpiękniejszą figurę Matki Bożej, możemy mieć najpiękniejszą figurę Pana Jezusa. To nie jest Bóg. To jest jakieś pewne wyobrażenie. Wiele osób dzisiaj mówi, wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół, nie wierzę w Chrystusa. Zadajcie sobie trud postawienia pytania, w takim wypadku, w jakiego Boga wierzysz. Wiele osób niewierzących spotkałem przy konfesjonale. Ktoś powie, dziwne, przy konfesjonale człowiek niewierzący, jak to jest możliwe? Kiedy słucha się niektórych wyznań grzechów, zwłaszcza takich raz do roku, bo i do święta Wielkiej Nocy, więc trzeba, albo jakaś sytuacja przymusiła ślub, pogrzeb przez dziecka, czy coś jeszcze, to bardzo często człowiek ma wrażenie, że słyszy tylko pewne formułki wyrzucane. I ma wrażenie, że słyszy człowieka niewierzącego. I bardzo często w takich sytuacjach pytam, proszę Pana, proszę Pani, czy jest Pan, Pani człowiekiem wierzącym? Na tak głupie pytanie każdy mówi z oczywistością, no pewnie, że tak. I wtedy zadaję drugie pytanie, a jaki jest Pana Bóg? Jaki jest Pani Bóg? Spytajcie się tych, którzy nie wierzą w Boga, tak mówią, inaczej, nie wierzą w Kościół, nie wierzą w Chrystusa. Jaki jest Wasz Bóg? Właśnie bardzo często to jest taki Bóg, który jest bardzo wygodny. Bóg, który nie widzi. Bóg, który nie słyszy. Bóg, który nie reaguje. Bóg, który działa wtedy, kiedy jest mu potrzebny. Bóg, który tak naprawdę nie istnieje w moim życiu. I właśnie na tym polega fenomen chrześcijaństwa, na tym też judaizmu, ale chrześcijaństwo, bo o nim mówimy. To jest to, że Bóg wkracza w historię człowieka i Bóg chce być obecny w życiu człowieka. Świetna myśl, gdzieś usłyszana,
gdzie ktoś powiedział na jednej z rekolekcji: Abraham wprowadził do religii wiarę. Ktoś powie, no jak to? Jaka jest różnica? Religia, wiara. Można ułożyć pewien obrzęd religijny. Można spróbować pewien kult. Można mieć wspaniałe ceremonie, które będą trwały niekiedy bardzo długo, z jakimś może nawet przepychem liturgicznym, nie wiem czym tam jeszcze i tak dalej. Można spróbować pewną religię. Natomiast w tej religii może nie być wiary. Kiedy nie ma wiary? Właśnie wtedy, kiedy ta religia ma wydźwięk pogański. Kiedy ja wchodzę do świątyni, kiedy ofiaruję Bozi, takiej czy innej, nawet swój czas, jakiś swój pieniążek, jakieś kadzidełko, ale kiedy wychodzę z tej świątyni i to nie ma żadnego wpływu na moje życie. To jest właśnie wizja Boga pogańskiego. Boga, który jest Bogiem niemym. Jeżeli zapytamy ludzi, którzy mówią, że wierzą w Boga, to zapytajcie właśnie, po raz kolejny tu mówię, zapytajcie, co to znaczy, że wierzysz w Boga? Że wiesz, że Bóg istnieje? Święty Jakub mówi, co z tego, że wiesz? Że wierzysz, że Bóg istnieje. I diabeł, i zły duch wierzy, że On istnieje. I co z tego? Dopóki nie ma relacji, dopóki właśnie to istnienie nie ma wpływu na moje życie, czyli inaczej mówiąc, dopóki Bóg nie mówi w moim życiu, dopóty można by powiedzieć, mam religijność pogańską. Mogę mieć pewne rytuały obcykane. Mogę mieć wiele różnego rodzaju modlitw. Modlitewniki jedne na drugim. Bóg mówi. Ale jeżeli Bóg mówi, to ja Go słucham. Świetnie tutaj brat prowincja opowiedział o ceremoniach, o adoracji Najświętszego Sakramentu. Jedna z najtrudniejszych form modlitwy. I świetnie, że jest ten moment właśnie adoracji w ciszy. Zobaczcie, że dzisiaj człowiek ma problem z byciem w ciszy. W wielu relacjach nie ma ciszy. Ciągle ktoś musi gadać. Jakieś cicho znaczy, że coś nie tak. Przecież dobrze wiecie, że czasami rozumiemy się bez słów. Ale zanim będziemy rozumieć się bez słów, musi nastąpić spotkanie, musi nastąpić mowa, musi nastąpić słuchanie. I z czasem jest tak, że możemy się rozumieć bez słów i ta cisza rzeczywiście jest potrzebna, ale w wielu relacjach nie ma ciszy. W wielu domach telewizor mebli naokoło, jak nie telewizor, to radio. Wielu młodych dzisiaj idzie ze słuchawkami na uszach, non-stop. Wielu ludzi się nie potrafi słuchać. Dlatego właśnie potrzebna jest ta cisza, żeby zacząć Boga słuchać. Co Ty masz mi do powiedzenia? Co Ty chcesz mi powiedzieć? Z jaką prawdą przychodzisz do mnie? Jeżeli mówimy, że głos sumienia jest głosem Boga, który człowiek odczytuje przez swój rozum, to właśnie cisza jest momentem takim, kiedy ja mogę zacząć słuchać Pana Boga. Bóg, który mówi, ale jednocześnie Bóg, który domaga się słuchania. I to, co właśnie w religii pogańskiej charakteryzuje tę religię, tamten Bóg i nie mówi, i ja Go nie słucham. Ponieważ wychodzę ze świątyni, gdzie składam przed chwilą ofiarkę, może nawet odbyłem świetny rytuał, wielką ceremonię, wychodzę i ten Bóg nie ma żadnego wpływu na to, co robię potem. Mała sekta żydowska, bo tak na początku myślano o chrześcijanach, wywraca Imperium Rzymskie. W jaki sposób? Za pomocą tego, że mieli rycerzy, mieli wojowników, mieli armaty. Pierwsze 3 wieki to jest prześladowanie chrześcijaństwa. Za co? Bo burzyli pewien porządek, który był religii pogańskiej. Wiarę możesz przeżywać, ale tam, w świątyni, nie na zewnątrz. Zobaczcie, to, co się ukuło niestety od dawna, nie wiem, czy to do oświecenia, czy to w Polsce dopiero czas komuny, czy nie komuny, wiara jest sprawą prywatną. Wielu ludzi wierzących tak mówi. Jaką prywatną? Wiara jest oczywiście moją intymną, osobistą relacją do Boga, ale nie jest sprawą prywatną.
To oddzielenie życia od wiary jest właśnie czymś, co wiarę zabija. Coś, co powoduje, że Bóg mój jest Bogiem pogańskim, Bogiem niemym. To nie chodzi o to, że teraz ja mam tylko mówić o Bogu. Święty Franciszek świetnie to powiedział. Głoś Boga. A kiedy trzeba, nawet słowami. W ostateczności. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg ma żyć moim życiem. To znaczy, że to, co przed chwilą miało miejsce, rytuał, kult, ofiara, staje się przedłużone. Ile razy pytam w mojej szkole, jak zaczynamy katechezę o sakramentach, zaczynam katechezę o Eucharystii, pytam, o co chodzi w Eucharystii? Co jest kluczem Eucharystii? Do czego jesteśmy zobowiązani po Eucharystii? Oczywiście, głosić Słowo Boże, dawać świadectwo i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pięknie, na 3+. Bierzcie i jedźcie. To jest ciało moje. Bierzcie, pijcie, to jest krew moja. Wydaję swoje życie. Idźcie i czyńcie. Na czym polega chrześcijaństwo? Na tym, że wychodzę z kościoła, umocniony Komunią Świętą i zaczynam wydawać swoje życie. Przestaję żyć tylko dla siebie. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest tylko kwestia pięknych modlitw, pięknych rytuałów, pięknych ceremonii. One były w religii pogańskiej równie, może nawet i piękniejsze. Ale dopóki to nie stanie się wydawaniem mojego życia, wydawaniem mojego ciała i krwi, dopóty to nie stanie się moim życiem, to jest cały czas pogaństwo. Cały czas pogaństwo. Chcemy widzieć w rycerzu Jana Pawła II nie tylko głośno modlących się, kiedy jest wspólna modlitwa. Chcemy widzieć w rycerzu Jana Pawła II, kiedy są w rozproszeniu i są tak samo się modlą. Kiedy, nie wiem, są szefami, bo tu słyszałem, że jakiś szef firmy, jeden tamten, to chcemy widzieć, pracownicy chcą widzieć, że ten szef jest inny. Inny niż inne szefy. Że ten szef jest uczciwy. Że ten szef jest prawdomówny, uczciwy i może mu powiedzieć cały katalog. Inaczej mówiąc, że ten człowiek jest człowiekiem wierzącym. Bo jeżeli nasze rytuały będą tutaj tylko te zewnętrzne, piękne, okazałe, zachwycające, może dla niektórych podniecające, jakaś, można powiedzieć, jakaś taka inność. Ale jeżeli to nie przekłada się na życie, to znaczy, że mamy do czynienia z Bogiem martwym, z Bogiem pogan, Bogiem, który nie mówi. Jest taki kościół, teraz do głowy przyszedł ten pomysł, więc nie pamiętam miejscowości, ale można to sprawdzić. Kościół w Niemczech, który bardzo dużo ucierpiał na skutek nalotów dywanowych w czasie wyzwolenia, kiedy szelianci wchodzili i zajmowali Niemcy. Ten kościół jakoś ocalał, niemniej mnóstwo figur popękało i rzeczywiście potężny krucyfiks, który wisiał w kościele, odpadły z tego krucyfiksu ręce i nogi. Do dziś ten krucyfiks dalej wisi w kościele bez rąk i bez nóg. Nie zdecydowano się, żeby doprawić ręce i nogi dla Jezusa. W to miejsce dano pod krzyż napis: odtąd Ty będziesz moim rękami i moimi nogami. Jeżeli można było powiedzieć, że Abraham wprowadza wiarę w religię, to właśnie on jest zupełnie inny niż religie pogańskie. Bóg mu mówi: idź! A on idzie. Mało tego, Bóg mówi: idź do ziemi, którą ci wskażę. Bóg nawet nie mówi dokąd. Ale Bóg mówi: idź, i on idzie. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Posłuszeństwo wierze. Po słyszeniu. Po wołanie. Po wołaniu. Słyszę, bo ktoś mnie woła. Słyszę, bo ktoś mówi. Słuchać Boga, słuchać w tym, co Bóg mówi. To, co mówili apostołowie, kiedy zakazywano im nauczania w imię Jezusa Chrystusa, oni mówią: nie możemy słuchać ludzi bardziej niż Boga. Musimy najpierw usłyszeć to, co mówi Bóg i to przyjąć do swojego życia. I dlatego, jeżeli mówimy, że Abraham jest ojcem wiary, to właśnie jest w tym sensie wiary, że ta wiara jest słyszeniem Boga, to, co Bóg mówi. Święty Ireneusz z Lyonu
mówił o świętek, Ireneusz mówił, że znajomość Pisma Świętego, święty Hieronim, święty Hieronim mówi, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I teraz można zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz w ręku miałem Słowo Boże? Kiedy ostatni raz w ręku czytałem Słowo Boże? I znowu, tak jak mówiłem o adoracji, że jest bardzo trudną formą modlitwy, bo wymaga zamknięcia się, patrzenia, słuchania. Tak samo można było powiedzieć, że lektura Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, spotkanie się ze Słowem, to jest lepsze określenie, jest też trudne. Ile razy słyszę w konfesjonale, że ktoś mówi, moja modlitwa jest klepaniem. Po co mam klepać te formułki? Po co mam klepać te pacierze? Dobra, zostaw to. Nie klep. Tylko daj coś w to miejsce. Daj coś w to miejsce. To tak jak w małżeństwach. Jak nasze bratowe strzelą focha, to się w życiu nie dogadają. Znowu didaskalia, może już znany przykład to powiem. Drogie moje kochane bratowe, proszę pamiętać o tym, że chłopu się tłumaczy jak chłop krowie na miedzy. Mężczyźnie nie pozwalamy na to, żeby się domyślał, bo się nie domyśli. Wymyśl! Jeszcze nie koniec, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. To powtórzy, bo one nie zrozumieją. To nie jest żart. Ale dobra, dobra. Patrzcie, jak dwie strony, każda myśli, że to dla niej jest jakiś sukces. To znowu ciekawa koncepcja małżeństwa. Kto wyżej, kto ma rację. Niech dwie strony posłuchają. Chodzi mi tylko o to, że kobieta czasami myśli, że chłop myśli, że on ją rozumie. To jest przesada. Za daleko idąca. Tak, może tylko wdowa powiedzieć. W każdym razie wracam myślą. My mamy tak, chłopie tak mają. Ja to wiem po sobie. Że zatem człowiek coś powie i nie, że chce urazić. I urazi, bo wy macie inną uczuciowość. I ona się nie odzywa. Chłop myśli. Może chce pomilczeć. Doświadczony chłop z małżeństwa myśli, pewnie to ten dzień. Lepiej się nie odzywać. Tak? Ona myśli jeden dzień, myśli drugi dzień, nie odzywa się. Ten myśli, jak jej tak pasuje, niech tak ma. Trzeci dzień, ona już jest nakręcona, jak nie powiem co, bo on się dalej nie odzywa. To mówi, jeszcze pokażę mu czwarty. Niech się wreszcie domyśli, a chłop się nie myśli. I wreszcie chłop nie tam postawił szklaneczkę, jest wybuch III wojny światowej. Koncepcja chłopa, oprócz tego, że jest DDC, to jest inna jeszcze koncepcja chłopa, to jest CEP. CEP to jest bardzo proste urządzenie. Dwa kijki i sznurek. Nie wiążcie tam kokardek. I ten CEP, tam nie ma co skomplikować tym chłopie. Powiedz chłopu, to mnie boli, tu mnie dotknąłeś, tu nie tak powiedziałeś. A nie na zasadzie domyśl się. Bo on się nie domyśli, o co jej chodzi. W swoich szkołach, w swojej klasie, swoim dzieciakom zawsze mówię, słuchajcie, kobiety się nie rozumie, kobiety się kocha. I to jest klucz do kobiety. Nie próbuj rozumieć kobiety. I nie zrozumiesz. Możecie mówić, to Pulikowski Jacek, żeby był jasny, on jest ojcem, mężem. Powiedział, że jest taka potężna różnica między mężczyzną a kobietą, że kiedy kobieta mówi do mężczyzny, rozumiem cię, kłamie. Kiedy mężczyzna mówi do kobiety, rozumiem cię, też kłamie. Gdyby tak popatrzycie, z czego śmieją się wasi bracia? Jakbyście posłuchali, co nas lajcuje, jakie dowcipy, to byśmy myśleli, Boże, z czego? O co? Ale jak my czasami patrzymy, jak kobiety pieją, z jakiś taki... Nie wiadomo, z czego? Co? I człowiek myśli, o co im chodzi w ogóle? Po prostu trzeba się odkrywać, wzajemnie dopełniać, kochać, o to chodzi. Tak samo wracam myślą, bo to chodzi o Boga i Abrahama, żeby było jasne. Tylko wiara przekłada się na życie. Chodzi o to, że tak samo jest z Panem Bogiem. Jeżeli mi nie wychodzi z Panem Bogiem dogadać się w ten sposób, to szukam innego sposobu. Pod jednym warunkiem, że Boga kocham.
Jak kocham Boga, to szukam sposobu, żeby do Niego dotrzeć. Jeżeli właśnie mówię, klepię pacierze, to mam dosyć tych pacierzy. Dobra, zostaw te pacierze. Co dasz w to miejsce? W jaki sposób inny powiesz Bogu, że Go kochasz? W jaki inny sposób będziesz mówił do Boga? W jaki inny będziesz słuchał słowa? No właśnie, słuchaj słowa. Jeżeli może masz problemy z modlitwą, to może to jest właśnie dobry moment, żeby sięgnąć do Słowa Bożego. Ktoś powie, nie rozumiem tego słowa. Czytaj dalej. Do pewnego abby na pustyni, to byli ojcowie kościoła, ojcowie pustyni, przyszedł człowiek, który się chciał nauczyć modlitwy. Modlitwy Słowem Bożym. Mówi, jak to rozumieć, jak to pojąć? Abba mu mówi, bierz tu koszyk wiklinowy, idź tam do potoku, przynieś mi wody. Spojrzał, no durny czy co? W wiklinowym koszu wodę? No ale Abba, autorytet, idzie. Zaczerpnął, oczywiście nic nie doniósł. Abba mówi, idź raz jeszcze. Poszedł, zaczerpnął, nic nie doniósł. Abba mówi, idź raz jeszcze. Wściekły, robi ze mnie durnia. Przecież logicznym jest, że w wiklinowym koszu nie przyniesie się wody. Ale posłuszny idzie po raz trzeci, przynosi pusty koszyk. Rzuca ten kosz, mówi dosyć. Dosyć się będziesz ze mnie naigrywał. Chyba wiesz o tym, że w tym koszyku nie da się przynieść wody. Abba mówi, a czy zauważyłeś to, że kosz jest mokry? Słowo Boże jest jak ziarno. Jezus wielokrotnie o tym mówił. Ziarno rzucone w ziemię. Przez jakiś czas dla ludzi, którzy nie są ze wsi, rolnik wyszedł, wysiał. Stracił ziarno. Nic się nie dzieje, nic nie widać. Trzeba ileś tygodni, żeby zaczęło kiełkować zboże. Wtedy człowiek widzi, ojej, to nie była strata. A trzeba jeszcze wiele miesięcy, żeby z tego jednego ziarna zrobiło się ileś ziaren. Bóg mówi. Bóg daje swoje słowo, On zasiewa to słowo. Ja może tego słowa nie rozumiem. Ja może, niestety słowo jest dla mnie trudne. Może rzeczywiście potrzebuję przeczytać to słowo drugi raz, trzeci raz. I może wtedy dopiero zrozumiem, co Bóg do mnie mówi. Ale słucham Boga. Abraham, ojciec wiary, ten, który słuchał Boga, który mówi. Boga, który nie chce być Bogiem wycofanym. Boga, który nie chce nie mieć nic do powiedzenia w moim życiu. To, co jest podstawową modlitwą Żydów. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Tak zaczyna się dzień Żyda. Szema Izrael. Zanim Żyd wypowie dekalog, 10 przykazań, to jest najpierw zachęta do tego, słuchaj Boga. Słuchaj Boga. Słuchajcie, jest mnóstwo ludzi, którzy wypełnia dekalog super. Jak mi ktoś mówi w konfesjonale, nie mam żadnych grzechów ciężkich, wypełniam wszystkie przykazania, mówię, wspaniale, gratuluję, jesteś bardzo dobrym Żydem. 13 wiek przed Chrystusem. Słuchaj Boga, słuchaj, Szema Izrael, słuchaj. Ja mogę wypełniać wiele dobra i może to nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Ja mogę trenować sobie, proszę bardzo, Adwent, może niektórzy z nas będą robili postanowienia adwentowe. Bardziej to na Wielki Post w cenie, tak? Jedzenie pączków, tych innych spraw i tak dalej, nie? Słuchaj Boga. Po co są te postanowienia? Postanowienia adwentowe czy postanowienia wielkopostne są po to, żebym ja coraz bardziej wierzył. Nie po to, żebym schudł. Nie po to, żebym wyćwiczył swoją wolę. One są po to, żeby bardziej zacząć wierzyć. Skoro teraz staję przed adwentem, skoro myślę nad jakimś postanowieniem, może niech to będzie postanowienie słowa, które zacznę czytać, zacznę się z nim spotykać. By to słowo mogło kiedyś, może za jakiś czas, wydać plon. Już skończę, bo już nie chcę was zanudzać mocno. Suma summarum, to też jest ciekawa rzecz, że Bóg daje Abrahamowi słowo. Wyciąłem 2/3, żeby coś na jutro zostawić na pierwszą katechezę, żeby tych, których dzisiaj nie ma, to żeby nie stracili. Suma summarum, chodzi o to, że no i się zaciąłem. Słuchaj. Tak, to wiem, że słuchacie, to dobrze. Wiecie, to trzeba amen powiedzieć, jak się człowiek zaciął. Ale coś to było ważnego. Suma summarum chodzi o to, że całe to słuchanie Boga. Nie, tędy nie znajdę tej myśli.
A co ja powiedziałem przed tym tym? To ja Abrahamowi słowo. Nie. Bóg daje Abrahamowi słowo. A, właśnie. O. No. Konkretnie, powie. Ale to pani też konkretnie. A na kartce nie ma? No nie ma. To po co ją położył? No chłopy czasami tak mają. Położy, że niby coś mówi. A to jadłospis z restauracji. Bóg daje Abrahamowi słowo. O, Bóg daje Abrahamowi słowo. Ale słuchajcie, Abraham to jest to, co było pięknie powiedziane o tym wielkim narodzie. Liczne jak gwiazdy na niebie, liczne jak ziarka piasku. Abraham nie doczekał tego. To dopiero przyszło po jego wnuku Jakubie i jeszcze dalej. Ale Bóg zaczął realizację tego słowa. I może będzie tak, że to słowo, które Bóg do mnie mówi, dopiero może się zacznie wypełniać. Nie o tak hop, siup, teraz już. Bóg mówi mu, słuchaj, ja to spełnię. Jutro już będzie mowa o obietnicy. Ja to spełnię. Bóg mówi, człowiek słucha. Na dzisiaj amen.